Do adopcji przedstawiamy Państwu Gandalfa. Gandalf jest około 2,5-letnim kawalerem. Ma 50 cm w kłębie, sięga do kolana. Ma piękną, taką kremowo-rudą, dłuższą sierść, o którą na pewno przyszły właściciel będzie musiał zadbać, by wyglądał pięknie. Jest psiakiem wrażliwym. Jest psiakiem w pierwszym kontakcie lekko nieśmiałym. Być może miał właściciela. Dlaczego go stracił, tego niestety nie wiemy. Natomiast postaramy się znaleźć mu dom najlepszy z możliwych. Gandalf na pierwszy rzut oka jest psiakiem spokojnym. Ładnie chodzi na smyczy, chociaż gdy czasem się czegoś przestraszy, trzeba go delikatnie zachęcić, pociągając za smycz. Szuka oparcia w człowieku. Lubi się do niego przytulać. Gdy kucniemy, wyciągniemy rękę, przychodzi, by poszukać chyba poczucia bezpieczeństwa u boku człowieka. Mamy nadzieję znaleźć mu szybko dom, ponieważ Gandalf trafił w tej chwili do lecznicy. Zrobiła mu się taka odma podskórna. Wygryzł sobie kawałek ciałka. Zaraz to Państwu pokażę. W tej chwili dostaje antybiotyk, ranka się ładnie goi, a my szukamy dla niego domu, by nie musiał trafić z powrotem do schroniska. Myślę, że idealnie wpasuje się w rodzinę raczej spokojną, taką, która da mu trochę czasu, by mógł się otworzyć, by mógł pokochać. Chociaż jak widzimy, dotyk człowieka zdecydowanie dobrze na niego działa. Boi się trochę nagłych dźwięków i takich nagłych ruchów wykonanych w jego kierunku, więc na to trzeba będzie na pewno uważać. Potrzebuje trochę ciepła, trochę domowego bezpieczeństwa, by mógł się otworzyć, by mógł stać się radosnym psiakiem. W boku kochanego człowieka na pewno szybko to nastąpi. Polecamy Gandalfa do adopcji. Mamy nadzieję, że nie będzie musiał wrócić za kratki. Ktoś podaruje mu dom, chociażby dom tymczasowy. Adoptujcie chłopaka.